Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy quiero hablar sobre la primavera. Este material preparó nuestra profesora Luciana de Argentina, así que voy a leer el artículo que puse en mi página web. Luciana colabora con nosotros, también está haciendo las clases para vosotros, así que si alguien necesita unas conversaciones, pues adelante. Bueno, voy a leer el artículo que escribió y preparó Luciana. Ya llegó la primavera. Es una de las estaciones más esperadas del año y una de las que más cambios produce en la naturaleza y en el ambiente. Los días se hacen más largos y pajaritos vuelven a cantar. Las flores y árboles comienzan a brotar de a poco. Pero los cambios no solo se limitan al ambiente o la naturaleza, sino también afectan de manera positiva a nuestro humor. Es decir, nos sentimos más positivos y con más energía para salir a disfrutar al aire libre. En muchos países, el comienzo de la primavera es motivo de celebración. El 21 de septiembre se festeja su inicio, por ejemplo, con reuniones al aire libre y música en países como Bolivia, Argentina y Chile. La misma fecha coincide con el día que se hace honor a los estudiantes. En Perú se celebra el 23 de septiembre, mientras que en México y España lo hacen 21 de marzo. Esta estación del año y su celebración, caracterizada por sus aromas y colores, suele manifestarse en la sociedad con un ambiente alegre y positivo entre las personas. También se dice que la primavera es la estación del amor, así que si aún estás soltera o soltero, es posible que encuentres al amor de tu vida. Así que relájate, disfruta de buen clima y encontrarás tu gran amor, o por lo menos reforzarás tus amistades. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko, co przeczytałam i cały artykuł jest Wam już znany. Jeżeli nie, to przeczytam go jeszcze raz po fragmencie z tłumaczeniem na język polski. Troszeczkę wolniej będę czytała. Jeżeli jesteś już na poziomie takim zaawansowanym, to oczywiście możesz już wyłączyć wideo, a osoby, które jeszcze nie są na tym poziomie, bardzo chętnie przeczytam Wam jeszcze raz, troszeczkę wolniej. No to zaczynamy. I teraz tak. Ya llegó la primavera, czyli w końcu nadeszła wiosna. Es una de las estaciones más esperadas del año y una de las más y una que le más cambios produce en la naturaleza y en el ambiente. Czyli jest to taka pora roku najbardziej wyczekiwana w roku, jedna z która najwięcej zmian przynosi w naturze i w środowisku. Los días se hacen más largos, dni są dłuższe, los pajaritos vuelven a cantar, ptaszki znowu śpiewają, las flores y árboles comienzan a brotar de a poco. Czyli kwiatki i drzewa zaczynają kwitnąć pomalutku. Pero los cambios no solo se limitan al ambiente o la naturaleza, sino también afectan de manera positiva a nuestro humor. Es decir, nos sentimos más positivos y con más energía para salir a disfrutar al aire libre. Czyli, ale zmiany nie tylko zachodzą w środowisku czy naturze, ale także mają wpływ pozytywny na nasz humor. Czyli inaczej mówiąc, czujemy się bardziej pozytywnie, mamy więcej energii, żeby wychodzić z domu na wolne powietrze. En muchos países el comienzo de la primavera es motivo de celebración. Czyli w wielu krajach wiosna jest motywem do świętowania. El 21 de septiembre se festeja su inicio, por ejemplo, con reuniones al aire libre y música en países como Bolivia, Argentina y Chile. 21 września świętuje się początek
przez na przykład spotkania na wolnym powietrzu, słuchanie muzyki w takich krajach jak Boliwia, Argentyna i Chile. Pamiętajmy, że Luciana jest Argentynką i tam wiosna jest właśnie we wrześniu, kiedy u nas już jest jesień, zbliża się zima, tam jest wiosna. Także dobrze by było we wrześniu spakować walizki i wyruszyć do Hiszpanii, do Boliwii, Chile czy Argentyny. La misma fecha coincide con el día que se hace honor a los estudiantes. Czyli jest to też data, kiedy jest święto dla studentów. En Perú se celebra el 23 de septiembre, mientras que en México y España lo hacen 21 de marzo. Czyli w Peru i to się świętuje 23 września, w międzyczasie gdy w Meksyku i w Hiszpanii jest to 21 marca. Esta estación del año y su celebración, caracterizada por sus aromas y colores, suele manifestarse en la sociedad como un ambiente alegre y positivo entre las personas. Oczywiście jest to pora roku i takie świętowanie charakterystyczne poprzez aromaty, kolory. No i w społeczeństwie taki jest klimat, taki jest wesoły, pozytywny. También se dice que la primavera es la estación de amor. Także mówi się, że wiosna jest miesiącem miłości. Así que si aún estás soltera o soltero, es posible que encuentres al amor de tu vida. Czyli jeżeli nadal jesteś wolny lub wolna, jest możliwe, że znajdziesz miłość swojego życia. Así que relájate, tak więc relaksuj się, disfruta de buen clima, korzystaj z dobrego klimatu i encontrarás a tu gran amor, a znajdziesz swoją wielką miłość. O por lo menos reforzarás tus amistades, albo przynajmniej wzmocnisz swoje przyjaźnie. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Starałam się czytać wyraźnie, pomału. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Zapraszam też do komentowania, jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, które chcielibyście, żebyśmy omówili. Luciana bardzo chętnie dla Was je przygotuje, a ja chętnie Wam przeczytam. Mam nadzieję, że się podobało. Z góry bardzo dziękuję i zapraszam. Trzymajcie się. Muchas gracias. Un besito. Ciao, ciao.